Hej, halo, cześć, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Amazing Froga! I nie naprawiłem tego błędu, nie wiem czemu, w sensie nie wiem czemu tak się dzieje. I jest to smutne bardzo, ale mam nadzieję, że nie będzie nam to przeszkadzało w dzisiejszym odcinku, bo dzisiaj zajmiemy się aplikacją, która... Jakby to powiedzieć, która już... No, którą już się bawiliśmy, w sensie bawiliśmy się, nie bawiliśmy się nią. Dzisiaj sprawdzimy szybkich i wściekłych Fast Roada, powiedzmy. A, bo ja muszę auto wziąć tu, tak? Active Zone, bo ja nie wiem, jakie auto wziąłem. Czy, bo tam był samochód i po prostu nacisnąłem se na szybko ten, dobra, weźmy jakikolwiek. Weźmy so... Bietop, na przykład. Tak, w tym tempie to ja nie widzę przyszłości. Ej, no ale tak to działa, patrzcie, ej, to tak. Próbuję ogarnąć czemu, why, ale nie wiem. Jakby dobra, zamknijcie się drzwi, no i te drzwi się nie chcą zamknąć kompletnie. Ja bym je uwalił, ale ajajajajajajajaj. Okej, jedziemy szybko. O, dobra. No dobra, to jakby... Znaczy ja wiem, co można zrobić, nie? Ale chyba będzie ciężko bez zoomowania, bo możemy wziąć... wyścigówkę! Wyścigówkę możemy wziąć i wyścigówką... Kurde, najgorsze jest to, że... dobra, prostą, bo są takie jakby ala strzałki, więc spoko. I pewnie jak się zrobi wszystkie rzeczy, to też się coś dostaje, ale nie jestem pewien. Więc na razie jakby spróbujmy się poprawić we szybkich i wściekłych. W dzisiejszym odcinku ja pewnie przeinstaluję grę w ogóle na kolejny odcinek i sprawdzę ten, na szczęście zapis jest w chmurze, więc nie mam co aż tak bardzo się chyba martwić. Dobra, jakby no bardzo długo jedziemy, no ale no taki pojazd mamy, taki pojazd wybrałem sobie niestety, ajajajajaj. Jakieś turbo dopalanie, ten by się przydało czy coś. Dobra, tu sobie zakręćmy ładnie, dobrze. No słuchajcie, no mistrz jazdy. Taki mistrz jazdy ze mnie tu jest, nie? No mamy chyba tu 3-4 typy pojazdów, nie? Panie Żaba, proszę mi tutaj... No nie, panie Żaba, czemu pan mi wjechał pod koła? Ja nie rozumiem pana, nie? Tak kompletnie, nie? No i możesz łapkę w górę zostawić, jeśli ci się materiał spodoba. No i tak dalej, nie? Jakby będę się starał teraz wrzucać częściej tego Amazing Froga, bo jednak jego zaniedbałem. Jednak go troszeczkę zaniedbałem niestety, a nie powinienem tak bez słowa tak robić, nie? Więc no wybaczcie, mam nadzieję, że mi wybaczycie. No i jedziemy sobie, zobaczymy. O, jakie to jeżdżenie jest nudne. Znaczy, no nie, no dobra, może nie, ale tak, może nie, może tak, zobaczymy. Dobra, tutaj za chwileczkę będziemy mieli metę, tu mamy metę, 2 minuty, no może uda mi się wbić te dwie równe minuty. Dostałem czapkę. Witcher Speedha do... Okej. A, nie, to chwila, to nie, ja nie chcę, bo chciałem coś sprawdzić, nie? A, dobra, czaję. I tutaj mam pojazdy dostępne i tak dalej, jakby spoko. Swindon on sea, okej. I Lunar Race, Lunar to będzie, że na Księżycu bodajże, nie? Bo mi tutaj mówiliście, tak, to będzie, że na Księżycu. A to będzie, a time będzie, to będzie w tym, jak to się nazywa, to będzie pod nad wodą, tak. To będzie nad wodą, gdzie... O nie. A, to jednak nie. Jestem zmieszany teraz w sumie. Jestem tak bardzo zmieszany. Dobra. Weźmy sobie tego złomka. Weźmy sobie tego tutaj złomeczka. Ej, ale nagle tutaj też jest do uaktywnienia. O co chodzi? On chyba nie jest szybki. On chyba nie jest szybki, więc... Dobra, jedźmy. Jest! Nie!
czemu tak? O nie, najgorzej! No, ej! Czemu? Czemu mi tam pokazałeś? Czemu każesz mi... No i straciłem 15 sekund. Czy wy wiecie, ile to jest 15 sekund? To jest dużo. O co ty się odbiłeś? Halo, o co ty się odbiłeś? Żaba! O coś ty się, żabo, odbiłaś? O jeny, jeny... Serio? Tak no scamp? Tak prosto? Znaczy, powiem wam, że nie wiem, co ja mam powiedzieć, nie? No ale okej. Jakby tak totalnie nie mam pojęcia, co ja mógłbym powiedzieć. I gdzie ja mam wjechać, przepraszam bardzo, teraz? W sensie, Czekajcie. Nie, jeszcze nie, bo tutaj... Dobra, dajmy jest, bo nie mogę oczywiście tym drugim przybliżać sobie. No i stracę znów cenne sekundy, dobra, trudno. Jakby to powiedzieć, nie mam kompletnie zielonego pojęcia co, jak, po co, na co, dlaczego i tak dalej. Ale dobra, mam nadzieję, że coś tutaj ciekawego jednak uda się wykombinować. Uff. Już myślałem, że tego nie dotknie. Już mi się robiło smutno. No i to jest takie, teraz sobie weź sobie szukaj kolejnego punktu, nie? Takie weź se szukaj, a ja nie wiem, gdzie on jest. I to jest najgorsze, no bo ta strzałka, no co mi ta strzałka pokazuje? Ta strzałka mi pokazuje... I to... No, no way. Ale nie ma takiej opcji nawet, żebym ja tam wjechał. Halo, chyba, że tędy. Chyba, że tędy sobie... Aha. No dobra, powiedzmy inną trasą po prostu. Ale no to ja nie wiem, czym tam trzeba byłoby zrobić, żeby wlecieć tam na górę. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Jakby no takie troszeczkę jest to impossible? Czy coś? Bo to nie potrafimy się tak wystrzeliwywać, a nitra to nie ma. Dobra, jest, dobra, no a tu jest normalna droga chyba, przynajmniej tak mi się wydaje. Że to będzie miało... To jest szybkie auto nawet w sumie. Ciekawe, czy można podejść do wyścigu właśnie tym sterowanym autkiem. Bo to sterowane autko jest szybkie. Jest naprawdę szybkie to sterowane autko, więc myślę, że nie powinno być raczej problemu. Dobra, tutaj ładnie wykręcamy sobie. Bardzo ładnie. Nie wiem, czemu te przystanki są w ogóle do góry nogami. Nie chcę wiedzieć chyba. Chociaż chciałbym wiedzieć. Może jakieś teorie czas wymyślać, co? Hehe. Czy nie? Dobra, tutaj jedziemy prosto, to raczej nas tutaj nie dziwi. Tutaj sobie zwolnimy troszeczkę. Ładnie, pum. O nie, zostaw mnie, dobra. Już się zacząłem martwić przez sekundeczkę, tak, dosłownie sekundeczkę. Przepraszam. Ej, ja mogę zrobić ten wyścig na świni? To brzmi jak plan jakiś. Wyścig na świni, ej. I teraz prosto, ładnie. I za sprawą i wracamy. Ale kompletnie nie mam pojęcia, jak to ugryźć tutaj. W sensie, no tak bardzo nie wiem, jak to ugryźć. Zaraz polecimy se nad morze, bo pewnie tam też jest jeszcze. Albo jeszcze nie. Albo jeszcze nie, na razie popawmy się może w mieście faktycznie. No i to jest dobry czas już tutaj w miarę. Chyba w miarę. Nie. Chciałbym teraz wziąć sobie aplikację naszą. Aha, i to jest ten. Dobra, i to jest, jak to się nazywa? Pererant Loop i Back Alley Drive. I tym się da, naprawdę? No dobra, spróbujmy. Jakby nie mogę być pesymistą, prawda? Spróbujmy zrobić to tak jak... tak jak gra by chciała, ale no nie wiem, czy to jest impossible, zobaczymy, oczywiście, no bo nie ma to żadnego nitra.
No nie, to... Żadnego nitra to niestety nie mam. O, chociaż chciałbym. Ej, tak pomyślałem, jakby przyciskać ten. Jakby wciskać, przytrzymywać. Czyżby to tak działało? O. A nie. Nie może tak działać, bo... Ojej, o rany! O rany bosku! O, najgorzej, dobra. Jest. I teraz do przodu! Do przodu jedź! No czemu do tyłu, pacanie? Jedziesz do tyłu! Czemu? Czemu ty to robisz mi? Żabo, no jeszcze pan w koronie tutaj, nie? Przepraszam! Chciałbym przyjechać, nie było żadnego znaku pierwszeństwa i w ogóle. Dobra. No i jak, przepraszam bardzo? A czy mogę bez samochodu? Czy musi... Czy samochód to jest must have? A samochód to jest must have. A czy... Jest opcja wjechania tędy. Ale... Czemu się zrobiło tak niebiesko? To przez ciebie? Nie. Okej. W każdym razie da się tędy wjechać, ale... Ale tak myślę, nie? Tak myślę, bo to chwilę zajmuje i musiałbym obkrążyć tędy tutaj. No tak jakby totalnie impossible. Ej, no nie wiem, ten, no nie wiem niestety, jakby... W sensie, no jak go nie zrobimy, to też nic się nie stanie, nie? Jakby... wiecie, nikt nie umrze z tego powodu, chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej, że nikt nie umrze. Czy ja kiedyś papier toaletowy wsadzałem do tego? Do tutaj? Ej, ja mógłbym go wyrzucić i dostać milion punktów za to? Tak wyrzucić. W ogóle fajnie by było, jak to się nazywa, wiecie co byłoby fajne? Fajne by było wrzucić sterowiec, jak już raz próbowaliśmy, sterowiec do toalety i to byłoby super w sumie. No jakbyśmy mogli, bo to jest takie, co by się stało, o właśnie kartkę chciałem sobie powiększyć, bo no. O nie, to był list, ale czemu na tą stronę się wziął? O nie, najgorzej. Najgorzej, bo ja chciałem... A grappling hookiem? Ale grappling hookiem nie trafię i... God damn it! Wiecie, szukam jakiejś pocztówki czy coś w sumie. Bo te pocztówki mogą skrywać nie jeden mały sekrecik. Albo nie dwa. A jakby trofeum wsadzić do tego? Trofeum do kibelka albo koronę. Chociaż koronę chyba już wsadzaliśmy. Nie, czy... Nie pamiętam. Nie pamiętam, czy wsadzaliśmy koronę w sumie. Wsadzaliśmy koronę, czy nie? Jakby no już tyle tych odcinków było, nie? Że kurde, jest taka szansa, że nie pamiętam, nie? Że po prostu nie pamiętam, czy już wsadzaliśmy daną rzecz, czy nie do danej... Ej, ja wiem co. Grappling hookiem, samochód grappling hookiem tam na górę wziąć w sumie. To by brzmiało tak legit dosyć chyba. Chyba, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że mogłoby to nawet le... O, jest! Dobrze, ej, został, nie? I teraz sprawdźmy. Mister Poppy... Butterhall Dimension 35C Poppy, Pupi, nie wiem. W sensie pewnie wy wiecie, do czego to może być nawiązanie, bo ja nie mam zielonego pojęcia. A to ciekawe, czy wszystkie listy mają to z tego samego adresata w sumie. Czy są randomowe? Ej, to taka rozkmina niezła dosyć, nie? Czy
Chciało mi się zrobić coś więcej, czy też w sumie nie? Mi by się pewnie nie chciało, ale to mi nie. Ale to mi by się pewnie nie chciało. Czy to jest gazeta w ogóle? Jest, ej! Jest, jak to się nazywa? To jest, jak to się nazywa? Gazeta i jest Razera, wiecie. Ta. W następnym tygodniu. Okej. Możemy to powiększyć w sumie. Możemy to spróbować powiększyć, bo nie mamy nic do stracenia, prawda? Sobie powiększymy. Sobie. O, spadnij. Dziękuję. Dobrze, tutaj sobie spadamy. I B. Ja mi się wydaje, że można, że się da. Dawaj. Tak, udało się, tak. O. Wuhu! Dzień. Jestem chodzącą gazetą! Dobrze, przepraszam, bo chciałbym przeczytać, nie? I. A tak, to tyle z czytania. Ha, czyli tutaj jakby te małe literki nie mają nic do znaczenia, więc mój koń to będzie na tyle. W dzisiejszym materiale, jeśli wam się spodobał, łapa górę, kto też będzie. Cześć!